historia generalnie jest taka, że chłopaki z podziemia, tutaj był teren parku Zwierzynieckiego, ale możecie mnie poprawić, jeżeli coś się poprawiłem w tej historii. Omylnie wzięli gościa, który był leśniczym za Niemca, no i dostał kulkę w nogę. Ale on nie robił z tego żadnego nawet problemu. Mówił, że nic się nie stało. No dobra, no takie rzeczy się zdarzają. Ale Niemcy wykorzystali tę sytuację, żeby zrobić pokazówkę. Czyli i teraz podkreślamy to wszyscy. I Marcin to podkreśla, a mi się przyłączy. To nie byli żadni naziści. To byli Niemcy. Zwykli piekarze, zwykli taksówkarze i tak dalej. I dalej nie możemy o tym zapominać. To byli zwykli Niemcy. Żadnej zgody z Niemcami nigdy. I Volkszeitami pod tytułem Tusk i inni. I teraz tak, przywieźli tu 10 więźniów z Oświęcimia, powiesili na terenie parku, w ogóle dwa razy miała tu w tym miejscu taka sytuacja, bo później jeszcze raz, ale żeby jeszcze bardziej upodlić, bo to było dla zastraszenia wszystkich mieszkających w cyrku ta sytuacja, żeby pokazać, co oni potrafią, więc powiesili tu 10 więźniów z Oświęcimia i żeby było mniej śmiesznie, katami byli ich kolejni 10 więźniów z Oświęcimiana. Czyli oni odsuwali stołek. Odsunęli. No ale no historia słaba. Czyli leśniczy nie miał nic do tego, powiedział, że on dostał kulkę przez przypadek, ale Niemcy wykorzystali to PR-owo, żeby zastraszyć ludność w cyrku Wisła i tak dalej. Ponieważ egzekucja była oczywiście otwarta i byli wszyscy zaproszeni tutaj na tą egzekucję. Zaproszeni. Karnety były? Tak jest. A mi polskie karty też mieli? Jedna z historii mówiła, że to było 10 więźniów, którzy uciekli z Oświęcimia, ale to gdzieś się doszukałem, że to nieprawda. Czyli tak wydaje mi się, że ze źródeł znalazłem, że to oficjalna wersja właśnie jest taka. A co jeszcze o Szczyrku? Skąd się wzięła nazwa Szczyrki? Wie ta czy nie wie ta? Ja nie opowiem. Dobra, tu niestety muszę zacytować. Muszę zacytować Jude Zeitung, gazetę wyborczą, ale tylko tam to znalazłem, nie wiem. Der Spiegel? Tam mniej więcej, no. Tylko tam to znalazłem, także... Ale to co, to jest skąd nazwa Szczyrki? Tak, skąd nazwa Szczyrki. Ale tylko znalazłem to na stronie gazety wyborczej. Podobno górale pasali owieczki, to te owieczki miały dzwoneczki. I dzwoneczki, wydając charakterystyczny dźwięk, nazywało się to szczyrkowaniem. Pierdolisz. No nie, poważnie, więc, ale ja mówię, przeczytałem to w gazecie koszernej, kurwa, także bardzo możliwe. Najknup gąba. No, tam pójdziemy. Paskudna dzisiaj pogoda. Oczywiście dlatego, że żeśmy przyjechali, to musi być taka pogoda. Lepsze tam niż te słońce, bo sobie rypali. Ale idziemy zobaczyć, co się nad Skrzyżem dzieje. Na piwko tam wjedziemy. No i mamy nadzieję ze śladu normalnym. Chata, no. O, i tyle. O, jakie ładne koszuleczki góralskie, młody nakręć. Za 60 zł. Podaj mi jedynie 500 zł. Tam? No dobre jest jedzenie. No, bo z młodym drużyną będzie kilka na szczyt. Generalnie szczyt to jest chyba po Zakopcu najładniejsze miejsce w górach. Tak mi się wydaje. Nie we wszystkich byłem, także też nie mogę powiedzieć. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, znaczy fajnym, gdzie celebryci plus idioci odciskali swoje łapki i teraz chcemy pozdrowić tych najbardziej zacnych, nie? Krysia Janda jako pierwsza, proszę bardzo. Ile ona tam za PO ukradła tych pieniędzy na te? Podobno 15 milionów dostawała przez 8 lat. 15 milionów przez 8 lat? I obraziła się później, tak, na władzę? Nie, bo profesor Gliński powiedział, że nie będzie finansował prywatnych inwestycji pod wpływem jej teatru i wycofał jej wszystkie dotacje, no, tylko nam powiedziała, że PiS jest chujowy. Dobra, jedziemy jej dalej. Kolega to samo powiedział, o, tak mamy go. Nie no, Ryszard to Kucki szacun oczywiście, wiadomo. Ale kto to jest ten Robert Leszczyński? Dobra. Na górze mamy pseudoaktora Macieja Stura, ale na temat konfidentów niemieckich się nie wypowiadamy za dużo, także dobra, niech sobie wiszą jego łapy. Kogo jeszcze? Natomiast tu jest pacjent,
I ja uważam, że szacun. Ja uważam, że dla tego gościa należy się szacun. Ale on się najebał i pierdolą. 2,7 promila i został złapany na trasie, no. Kamil, szacun naprawdę, bo żeby mieć 2,7, wsiąść w furę, no to nasz człowiek, no. To naprawdę, to, że stół był ujebany, to był pikuś, kurwa, przy tym, no. I Kamil cały czas tam sobie sieka troszeczkę, no niestety kariera legła w gruzach, bo nawet go z TVN-u wyjebali. Marcinek, bo powiedział, że ma ujebany stół. Ma ujebany stół. Ale Marcinek chce pokazać nam jakąś rzeźbę za jego. Najbliższa rzecz, jaką widziałem. Jakaś nieproporcjonalna trochę. No, tak. To chłopak czy dziewczyna? Kurwa wie, Janosik chyba ma jakiś... Gender. Ten ma pistolet. My też powinniśmy zrobić taką aleję gwiazd. Nie? Tylko... Odciskanie rąk jest słabe, no. Ja myślę, że... Widzisz, że fajfusa? Albo fajfusa, albo dupę, no. No nie, no, jak fajfusa, a jak dziewczyny przyjdą, to co? To też będą musiały, co? Fajfusa odcisnąć, tak? A, no dobra. Nie ma litości. Równo uprawnienie. W ogóle nie widać skrzycznego, zobaczymy jak my tam wjedziemy. Tam wjedziemy. Kurde, przeszliśmy 2 km, ja już nie mam siły, a czym pierdolisz jakimś skrzycznym. Powiedz, jakbyś się tu odnalazł, jakbyśmy mieszkali ulicę od siebie? Ja. Tu Basi bym pewnie nie było. Tak. Pokojego. Ale czekaj, bo tam kurwa ja przeczytałem, że tam wódka gratis, nocleg gratis. Kurwa chodziło, bo ta rzeźba by też trafiła. Nie, Łysy, tam musi być jakiś gratis. No to znaczy wątpię, żeby to było wszystko za gratis. Jeszcze laskę ci zrobił gratis. Kurwa. Czy chcecie jakieś śniadanie zjeść? Nie, na razie. Bo jest szansa. Gdzie? Tutaj? Tak. Na razie to chcemy się zbrzydzać. I myślę, że to jest ostatnia szansa. Nie wiem, co. Macie ochotę na jakąś zupę? Emil? Coś byście tego wrzucił, nie? Chcę, żeby to było otwarte. Się zapytamy, no. Myślałem, że jak już ten... się zabić. No, ja bym wolał się zabić, niż ten się połamać. Ja to za nisko, za Łysy ma rację. Połamane wszystko, kurwa, ale byśmy przeżyli. No, ja bym wolał się już ten zabić. Ja też. Ale jak? Być cały spoliżowany. No, jak? Rady sam. Tatu woda jak zapierdala. To Łysy, jakbym spadł, to kopy. Ty, jakbyś... no pamiętaj, obiecaj mi to, że jak kurwa nie będę mógł dupy podeczyć, to przełożysz mi poduszkę do twarzy. Zwodzi po Emila. O, i takim, takim szlakiem z wujkiem, tylko wiele stromym, zjeżdżaliśmy, nie? Kamienia. Bardziej stromym? No, rowerem nie zjedziesz, słuchaj. Zjeżdżamy z wujkiem. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest wjazd. No. Na szlak rowerowy. I mówię wujkowi, mówię, kurna, mówię, gdzie to jest, nie? Wujek mówi, chodź, jedziemy tędy, nie? I ja na początku takim dużo kamień ciężko hamuję, nie? Mówię, coś mi nie świta, nie? Patrzę za ten i tak spojrzałem sobie naprzód i tak, nie? A ja mówię, wujek, chyba niebezpiecznie. Co ty gadasz? Ty pierdol, nie znasz się. Młody jesteś i głupi, lecz na dół, a ja przed nim jeszcze hamuję? Dobra, opuszczone. To mi się bardzo podoba, no. Przyjdziemy tam. Strasz na widzów? Niech spierdalają. Nie sram na nich, już srałem. A jakby ci pieniążki dawali? Srałbym, ale papieru nie mam. Ale donajcie, jak wpadną, to co wtedy? To dadzą ci na wódeczkę? To będzie na ten, będzie na kask. Łysy, na co przeznaczamy donajty pierwsze? No na co? Na wódę. To są retraki, no. Takie armatki do śniegu. O nie, to są działa. Zdjęcia za 10 działa sekund. Działa laserowe, strzelają do tych biletów. Za 10 mają. Sekund zdjęcie, więc zróbcie dobrą minę. Do złej gry. Co tu byś mamy? Tutaj musieli kręcić. Ty Łysy, ja słyszałem, że słaby, ma słaba akcja z Czarnobylu. Tak, mamy sobie jakieś mutanty wyjść, kurwa, z reaktora. Nawet godziny nie było, słabe ten film. Na Spider-Man był lepszy. Rzetelna recenzja. Łysy musiałby recenzję filmów robić, które wychodzą. Myślę, że to by było dobre, no bo były lepsze niż Mieczyński, na pewno. No. Kurwa, zrobili film o wybuchu reaktora ten i nawet kurwa nie było dwugłowego psa. Rambo 2. Ty, ale fajny ten, fajnie wygląda. Chujowo. A to pole ładnie wygląda, tych choinek. No. Ktoś musi tutaj na święta sobie przynieść. Stąd. A nie, u was są kurwa ponad 4 metry.
ciekne się go do chińki, czy no? Ja, no bo. No i chuj, no i cześć będzie. Ty, ale patrz, już teraz tutaj widać tą górę. Ale kozak, ty. No. Ale to. No, taka może nic nie będzie widać. Teraz właśnie Czarnobyl, dwugłowe kurwa nie wiedzą. A ty już. I to się nazywa być głową w chmurach. Tak jest. Ale to bez kitu. Chmura. Tam już to zaglądam. Tak, bo tu już rozwiało. Pod ja... Zafiszyłem? Co trafi tyłem? No bo zimą żeśmy zbiegali tamtędy. No tak, i tyłem się schodziło. Trafisz tamtędy? Wątpiłbym. To tam zgubiłeś kijek. Ty tam. Trener z Warszawy to widać. No tego śnie w dzisach własna tenna. Tam nic nie widać. Idiota. Ty tam biały jest centralnie panatem. O, malinkę to ja chrupię. Nie, są tu na maszynę. Jeżyny. Maliny. Jeżyny. Maliny. Maliny. Nie to jeżyna, a jeżynę czarną masz. Naklejki rowerowe, o to ci może łysy kupić, naklejkę rowerową. Wracamy ten, teraz są zamieci. Ale padało i będzie ślisko i na pewno będzie śmiesznie. O. Myślę, że już wiem, że będą dwa miejsca, gdzie będzie śmiesznie. Tak. Marcinek jeszcze nie wie, że będzie śmiesznie, ale... Ale się dowie. Marcinek lubi takie trasy. Marcin to jest kartka. Tak. Tylko SLU. Tylko SLU on jest. Tylko ja mam 2-4 paki i nic nie dostanie z tych potrasy. Kiedyś błagali mnie, kurwa, ten, żebym wam pokazał chociaż puszkę. Kupić ci puszkę? A mi też coś mądrego powiedzieć? Dla fanów w podróży? Ja mi szukam studni, nie ma lek. Szukam studni właśnie.